Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Fallouta 3. W poprzednim odcinku, moi drodzy, skończyliśmy dokładnie w tym miejscu. I udajemy się teraz już do ostatniej części fortu Bannister, czyli do bunkru. No i tak jak powiedziałem, jest to już ostatnia część tego fortu, gdzie również są przeciwnicy i w poprzednim odcinku pod koniec weszliśmy tu. Ale niestety Ochab zginął. Ja stwierdziłem, że zakończę ten odcinek, bo i tak musiałem kończyć. Wow. Okay. Oj. No i zobaczymy, co tu będzie. O, folks. O kurde, tu jest właśnie ten ziomuś z tym miotaczem ognia. On właśnie Ochłapa ostatnio zabił. Mhm. Dobra, zabity. Super. Okej. Patrzmy, co tu mieli. Granat. Pancerz, karabin laserowy, spoko. Oj, wziąłem ten miotacz ognia. O, antyrat miał. Mhm. Czy ten miotacz się do czegoś nadaje? O, Fox, chodź tutaj. Jeszcze chyba możesz coś dźwigać. Mhm. Wziąłbyś to, jak możesz. To. To. Oj, nie możesz więcej. Dobra, no to spoko. To chociaż to na razie. To i tak dużo dźwigasz. Muszę ci przyznać. No i tu nic nie ma ciekawego. Tu są jakieś drzwi. Tu tak obejdziemy to? Tak mi się chyba wydaje. Tak, ten fort nie jest taki duży, jak myślałem. Ogólnie, znaczy nie ten fort, bo fort jest duży. Ta część fortu nie jest taka duża. O kurde, what? Wow. O kurde, ten z nożem wyskoczył. Okej. Okay. Serio, z nożem wyskoczył? Kurde. Ten za to z czymś tu wyskoczył. Zrzutnią rakiet. No proszę. Ten miał wyrzutnie rakiet. Ja się pomyliłem, moi drodzy. Chciałem użyć waca. Dobra, tu już mogę zostawić. A nacisnąłem F. Wiecie, wtedy postać jest widoczna. O, proszę bardzo. Oczywiście zrobiłem to niechcący. Okej. Ktoś tam wyszedł. Siedem ziom. Hello. Twoja śmierć. Ole, dostał. Fałk, za późno. Gdzie on się tu rozwalił? Czekajcie, to on? Tak. Ale została po nim część. Dobra. Chiński pistolet wziąłem. Okej, to może cofnijmy się po ten. Już wziąłem. Sobie naprawimy.
Czemu nie? Aha, bo to jest chiński pistolet. Uuu, jakiś inny, moi drodzy. Zobaczcie, 10 mm. Ale nie można go niczym naprawić, trzeba by mieć taki sam, a to chyba rzadki pistolet, bo ja pierwszy raz taki spotykam, moi drodzy, przez całą grę. Ani razu takiego nie spotkaliśmy, więc... Oj. Kurde, zostaw po chłapa. O kurde, ile tu jest tych przeciwników jeszcze. Miał strzelbę bojową. Okej. Są drzwi w ogóle. Co może ja tu zapiszę? Nóż, coś by się stało. Jaś nie. Myślałem, że to miejsce będzie trochę mniejsze, jednak... Nie jest takie małe. Okej. Okay. Kolejny ziomuś padł. Pałką policyjną wyskoczył na nas. Jeszcze jeden gdzieś jest. Okej. Okay. Te wieżyczki. O, udało się. Od razu je wyłączmy. O, to chyba wieżyczki były wrogiem. Bo... Przeciwnik zniknął, więc tak by wynikało. Że to wieżyczki, a nie kolejny najemnik. O, tam chyba jest połączenie, moi drodzy. Bo tam widzę skupisko śluzu. Oj. Weź te kapsle. To znaczy, że tam byliśmy już i pewnie tam, jak się cofniemy, to będzie wyjście. Tak? Tak, to jest połączenie. Połączyliśmy się, zobaczcie. Okej. Okay. O! Przegapiłem tą szafę. Nie chcę swoim naprawiać. Broń Boże. Czekajcie, czy tą brzytwę można czymś naprawić? Nie, ona jest naprawiona, okej. Okay. Chiński pistolet by można zostawić, chociaż sądzę, żebym się przydał. Nóż bojowy można wywalić. Czekajcie, a co ma Fox? Gdzie ty jesteś, Fox? Może coś lżejszego by można mu dać. Bo ja mu chciałem pancerz dawać. A pancerz może za ciężki. Dałbyś radę wziąć... Karabin? O, widzicie? Karabin da radę wziąć jeszcze. To mu widać zostało... Na przykład 10 kilo jeszcze, a ja chciałem mu dać 20 i wiecie, już tego udźwignąć nie mógł. A 8 jeszcze mógł. Czyli karabin laserowy. Okej. Okay. Tutaj była ta droga, o właśnie. A to będzie wyjście. Jeszcze jakiś ziomuś tu nie żyje. Co myśmy tu jeszcze wzięli? Chiński karabin.
Rzućmy pistolet. 10 mm. I możemy coś zjeść. Albo nawet użyć wielkiej księgi wiedzy i tyle. No, i to jest już wyjście, moi drodzy. Do stołecznych pustkowi. Tak, o, tędy wyszliśmy. Ja to sobie wcześniej otworzyłem. Tak, moi drodzy. Cały Fort Bannister został zwiedzony. Bardzo duża lokacja. Bardzo dużo tych najemników kompanii Szpona. Cała lokacja nimi wypełniona. Zresztą jak... jeżeli oglądaliście... O Boże. Coś tam jeździ, robomózg. Poprzednie odcinki, to mogliście się o tym przekonać. Tak jak mówię, zwiedziliśmy sobie. Myślę, że to w tym odcinku wszystko. Nie będę już nic innego zwiedzać. On będzie trochę krótszy, ten odcinek. Jeszcze tą kostnicę mam, ale nie wiem, czy ta kostnica też nie jest... w sumie można by ją pójść odkryć tylko, żeby potem stąd... kurde, nie łazić, szczerze mówiąc, bo skąd ja pójdę? Chociaż można by iść od garażu Smitha Casseya. To jest dosyć blisko. Tak, moi drodzy. Zostawię to ładnie. Chcę, żeby ten Fort Bannister był w jednym odcinku. Mogłem nagrać to poprzednim, ale musiałem skończyć nagrywanie, więc... zresztą nie wiedziałem, ile jeszcze w tym forcie jest do zwiedzenia. Ale tak czy siak, mamy go zwiedzone. Duża lokacja, dużo przeciwników, dużo fantów. Naprawdę, no i dużo trupów, że tak powiem. No i odnośnie trupów, właściwie to nawet dobrze się zgrało. W następnym odcinku pójdziemy sobie do tej kostnicy. Zobaczymy, co tam będzie. Ja może spróbuję sobie wygooglować, czy to większa lokacja, czy mniejsza. A jeżeli będzie mniejszą lokacją, to oprócz kostnicy nic nie mamy do zwiedzenia. Moi drodzy, ja czytałem, zresztą to chyba mówiłem, że do krypto 87 nie da się wejść od zewnątrz, czyli jej odkryć stąd, ale sobie tam pójdziemy, bo ja chcę wam to pokazać, pójdziemy sobie stąd, że się tego nie da zrobić, tam zresztą chyba supermutanci będą i chcę wam pokazać to promieniowanie, że po prostu tam wyjdziemy i trup. Ale najpierw, myślę, odkryjemy sobie ten dół cały, czyli mamy jeszcze kostnicę do zwiedzenia. Tutaj już byliśmy. Właśnie nie pamiętam, czy my byliśmy w Girdej Shade. Chyba nie. Tu byliśmy. Byliśmy. Tu też. To jeszcze została nam stacja Warrington. Znowu jakaś nieprzetłumaczona lokacja. Stacja zasilania. Biwak i szlak. I tunel w Rockland. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Pięć lokacji razem z kostnicą 6. Więc jest co zwiedzać, moi drodzy. No. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, bo ja zawsze powtarzam, napisanie komentarza jest ważne, przynajmniej dla mnie, nawet bardzo ważne, bo wasze opinie są ważne i ja chętnie sobie je poczytam. I zachęcam do oglądania odcinku z Fallouta 3, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka z moją Ferajną serdecznie wam dziękujemy. Do zobaczenia i cześć!